Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 173 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 109, wersety od 1 do 20. Nie milcz o Boże, którego wychwalam, bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem kłamliwym, osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie napastowali. Oskarżali mnie w zamian za miłość moją, a ja się modliłem. Odpłacili mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość. Wzbudź przeciwko niemu grzesznika, niech stanie po prawicy jego oskarżyciel. Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca, niech prośba jego stanie się winą. Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny. Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową. Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą. I niech zostaną wygnane z rumowisk. Niechaj lichwiarz czycha na całe jego mienie, a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy. Niech nikt nie okaże mu życzliwości, niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi. Niech jego potomstwo pójdzie na zatracenie, niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię. Niech pan zapamięta winę jego przodków, niech grzech jego matki nie będzie zgładzony. Niech zawsze stoją przed Panem i niech On wykorzeni z ziemi pamięć o nich za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość, lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego i w sercu strapionego śmiertelnie. Miłował złożeczenie niech się nań obróci. W błogosławieństwie nie miał upodobania, niech od Niego odstąpi. Niech się odzieje przekleństwem jak szatą. Niech ono, jak woda, przeniknie do jego wnętrzności i jak oliwa do jego kości. Niech mu będzie jak odzienie, którego okrywa, i pas, którym stale się opina. Taką niech mają zapłatę od pana moi oskarżyciele, którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy. W rozdziałach od pierwszego do trzeciego księgi Nehemiasza. Nehemiasz usłyszawszy o złym stanie Jerozolimy modli się do Boga i otrzymuje pozwolenie od króla Artaxerxesa na odbudowę murów miasta. Po przybyciu do Jerozolimy Nehemiasz nocą bada zniszczenia, a następnie organizuje lud do pracy, przydzielając różnym grupom zadania przy odbudowie poszczególnych odcinków murów. Słowa Nechemiasza, syna Hakaliasza. Oto gdy w miesiącu Kislew, roku dwudziestego byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z braci moich wraz z innymi. I spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia i o Jerozolimę. I powiedzieli mi: Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami. Pościłem i modliłem się przed obliczem Boga Niebios. I powiedziałem: Ach, panie, Boże Niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i łaskę dla tych, którzy cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niech będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, które wobec Ciebie popełniliśmy. Również ja i mój ród zgrzeszyliśmy. Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie zachowaliśmy przykazań, ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze twemu Mojżeszowi. Wspomnij na zapowiedź, którą ogłosiłeś słudze twemu Mojżeszowi. Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to ja rozproszę was między narodami. Lecz jeśli się do mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, Stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego imienia. Albowiem oni są sługami twoimi i ludem twoim, który odkupiłeś twoją wielką mocą i potężną ręką. Ach, panie, niech będzie ucho twoje uważne na modlitwę twojego sługi i na modlitwę sług twoich, pragnących czcić twoje imię oszczęć teraz słudze Twemu. Daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. I oto, gdy w miesiącu Nisan, dwudziestego roku panowania króla Artakserksesa, wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem królowi i w jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi rzekł, czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, lecz masz jakieś zmartwienie? I przeraziłem się do najwyższego stopnia i rzekłem królowi. Niech król żyje na wieki. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. I rzekł mi król, o co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi. Jeśli to wyda się słuszne królowi, i jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował. I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok niego: Jak długo potrwa twoja podróż, i kiedy powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. I rzekłem królowi: Jeśli to wyda się słuszne królowi, Proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników TransEufratei, aby mnie przepuścili aż dotrę do Judy, również pisma do Asafa, zarządcy lasu królewskiego, aby mi dał drewno do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego była nade mną. Gdy przyszedłem do namiestników Transeufratei, wręczyłem im listy królewskie. A król wyprawił ze mną dowódców wojskowych wraz z jazdą. Skoro choronita sanbalat i amonicki sługa Tobiasz to usłyszeli, bardzo im się to nie podobało, że przyszedł ktoś, kto się zatroszczył o Izraelitów. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni. Wtedy wybrałem się nocą ja i niewielu mężów ze mną, a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na rzecz Jerozolimy Bóg Mój mnie pobudził. I miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I wyruszyłem nocą przez bramę nad doliną, potem obok źródła smoczego do bramy śmietników. I badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Gdy doszedłem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, Zwierzę, na którym jechałem, nie miało możliwości przejścia. I szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez bramę nad doliną i powróciłem. Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem zrobić. Dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom, ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom. Ale teraz rzekłem do nich: Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone. Idźmy, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego była nade mną, również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: wstańmy, budujmy, i nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Skoro Choronita Sanbalat i amonicki sługa Tobiasz i arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i urągali nam mówiąc: Co oznacza to, co czynicie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi? I odpowiedziałem im: Sam Bóg niebios nam poszczęści, A my, słudzy jego, zabierzemy się do odbudowy. Wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jerozolimie. Wtedy arcykapłan Eliaship oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota. Następnie odbudowali aż do wieży stu i poświęcili ją i dalej aż do wieży Hananeela. A obok budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakkur, syn Imriego. A bramę rybną odbudowali synowie Hasenai. Oni wprawili jej belki i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy a obok naprawiał meremot syn uriasza syna hakkosa i obok naprawiał Meshullam, syn berekiasza syna Meshezabeela. i obok naprawiał sadok syn baany a obok naprawiali tekoici lecz dostojnicy ich nie ugięli swych karków do pracy dla swoich panów a bramę starą naprawiali jojada syn paseacha i meszullam syn besodiasza oni założyli jej belki i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy. A obok naprawiał Gibeonita Melatiasz i Meronotyta Jadon oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispa, przy siedzibie namiestnika Transeufratei. Obok naprawiał Złotnik Uziel, syn Harchajasza, a obok niego naprawiał Hananiasz, jeden z handlarzy olejkami. Dalej pozostawiono mur Jerozolimy bez zmian, aż do muru szerokiego. A obok naprawiał Refajasz, syn Hura, zwierzchnik nad połową okręgu jerozolimskiego. A obok naprawiał Jedajasz, syn Harumafa, naprzeciw swego domu. A obok naprawiał Chattusz, syn Haszabnyasza. Następny odcinek naprawiali Malkiasz, syn Harima i Haszub, syn Pachat Moaba, przy wieży piekarników. A obok naprawiał Szalum, syn Halohesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego. On wraz z córkami swymi. Bramę nad doliną naprawiali Hanum i mieszkańcy Zanoach. Oni odbudowali ją i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy oraz tysiąc łokci muru aż do bramy śmietników. A bramę śmietników naprawiał Malkiarz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bethhakkerem. On odbudował ją i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy. A bramę źródlaną naprawiał Szallum, syn Kolchozego, zwierzchnik obwodu Mispa. On odbudował ją, pokrył dachem i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy oraz mur stawu wodociągowego przy ogrodzie królewskim, aż do schodów biegnących z miasta Dawidowego. Za nim naprawiał Nechemiasz, syn Azbuka, zwierzchnik połowy Betsur, aż naprzeciw grobów rodu Dawidowego, dalej aż do stawu sztucznego i aż do koszar. Zanim naprawiali lewici. Rechum, syn Baniego. Obok naprawiał Haszabiasz, zwierzchnik połowy okręgu Keila za swój okręg. Zanim naprawiali ich bracia. Binnuj, syn Henadada, zwierzchnik drugiej połowy okręgu Keila. I obok niego Ezer, syn Jozuego, zwierzchnik Mispa, naprawiał odcinek drugi od miejsca naprzeciw wejścia do zbrojowni w kierunku węgła. Zanim naprawiał Baruch, syn Zabaja odcinek dalszy od owego węgła aż do bramy domu arcykapłana Eliasziba zanim naprawiał Meremot syn Uriasza syna Hakosa odcinek dalszy od bramy domu Eliasziba aż do końca domu Eliasziba zanim naprawiali kapłani mieszkańcy najbliższej okolicy dalej naprawiali Benjamin i Haszub naprzeciw swego domu dalej naprawiał Azariasz syn Maasejasza syna Ananiasza obok swego domu Dalej naprawiał Binnuj, syn Henadada, odcinek dalszy, od domu Azariasza aż do Węgła i aż do Rogu. Dalej naprawiał Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciw Węgła i wieży wystającej z nad Zamku Królewskiego, tej górnej przy wartowni. Dalej naprawiał Pedajasz, syn Parosza, a niewolnicy świątynni zamieszkiwali na Ofelu, aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i wystającej wieży. Zanim naprawiali Tekoici, odcinek dalszy od miejsca naprzeciw wielkiej wieży wystającej aż do muru Ofelu. Powyżej bramy końskiej naprawiali kapłani, każdy naprzeciw swego domu. Dalej naprawiał Sadok, syn Immera, naprzeciw swego domu. I dalej naprawiał Szemajasz, syn Szekaniasza, stróż bramy wschodniej. Zanim naprawiali Hananiasz, syn Szelemiasza i Hanun, szósty syn Salafa, odcinek dalszy. Zanim naprawiał meszulam, syn Berekiasza naprzeciw swej komnaty. Zanim naprawiał złotnik Malkiasz aż do domu niewolników świątynnych i handlarzy naprzeciw bramy wartowni i aż do tarasu narożnego. Między tarasem narożnym a bramą owczą naprawiali złotnicy i handlarze. I oto gdy Sanbalat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozłościł się i oburzył bardzo i żył żydów. I rzekł w obecności braci swoich i wojska samarytańskiego, co ci nędzni Żydzi wyrabiają, czy to im ujdzie płazem, czy skoro złożą ofiarę, to już dzieło skończone, czy ze zwałów gruzów wskrzeszą kamienie, wszak one są spalone. A Ammonita Tobiasz stał obok niego i rzekł, cokolwiek oni zbudują, to i tak, gdy tylko wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny. Słuchaj, Boże nasze, w jaką popadliśmy pogardę. Zwróć urąganie ich na nich samych i wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie przebacz im winy, i grzech ich niech nie będzie przed Tobą wymazany, albowiem obraźliwie odnosili się do budujących. Lecz my odbudowywaliśmy mur i naprawiono uszkodzenia całego muru do połowy, a lud miał zapał do pracy. W siódmym rozdziale drugiego listu do Koryntian święty Paweł wyraża radość z nawrócenia i skruchy Koryntian, które wynikły z jego poprzedniego listu pełnego napomnień. Apostoł mówi o swojej miłości i trosce o wspólnotę, podkreślając, że jego surowe słowa miały na celu przynieść im duchową odnowę. Paweł cieszy się z ich gorliwej reakcji, która przynosi im poczucie pokuty. I odnowionej relacji z Bogiem, a także umocniła Jego zaufanie do nich i uczucie radości. Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Otwórzcie się dla nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie przywiedli do upadku nikogo nie oszukali. Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Z wielką ufnością odnoszę się do Was, chlubię się Wami bardzo, pełen jestem pociechy, opływam w radość mimo wielkich naszych ucisków. Kiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi lecz zewsząd byliśmy dręczeni, zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa, nie tylko zresztą Jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród Was, gdy nam opowiadał o Waszej tęsknocie, o Waszych łzach, o Waszym zabieganiu o mnie, także radowałem się jeszcze bardziej. A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się, nie dlatego, żeście się zasmucili, ale że się zasmuciliście ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak, iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, Dokonuje zbawiennego nawrócenia i tego się nie żałuje. Smutek zaś tego świata powoduje śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu, jakąż wzbudziło w Was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się bez zarzutu. Dlatego też, choć napisałem Wam tak, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani też przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was. Tak więc doznaliśmy pociechy. A radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej przez tę radość, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu. Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy Wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwa jest nasza chluba wobec Tytusa. Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku Wam, gdy wspomina Wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę Wam ufać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. do sušenja